jedzą wasi ulubieni TikTokerzy, YouTuberzy lub inni twórcy? Na tym kanale sprawdzimy. A dzisiaj na tapetę weźmiemy Wojtka. Zapraszam serdecznie na jego kanał na YouTubie. Podesłał on specjalnie dla mnie swój ulubiony przepis na chili con carne. Troszeczkę przepis pod koniec będziemy zmieniać, ponieważ Wojtek na sam koniec, po ugotowaniu chili con carne, pakuje to wszystko w tortille i je takiego a la wrapa. My będziemy to jeść jako zupę i dodatkiem będą chipsy z tortilli. Zapraszam was serdecznie do kuchni. Do chili con carne będziemy potrzebować jedną dużą cebulę, 4 ząbki czosnku, 0,5 kg wołowo-wieprzowego mięsa mielonego, 0,5 litra pasaty pomidorowej, szklankę wody z rozpuszczoną kostką bulionową, po jednej puszce fasoli czerwonej i białej i kukurydzy. Dobra, moi drodzy, postaram się jak najwierniej odwzorować przepis od Wojtka, ponieważ podesłał mi konkretną ilość składników, wszystko wymierzone co do łyżeczki. Na sam początek będziemy podsmażać mięsko mielone. Będziemy je podsmażać, aż się delikatnie zarumieni. Dodatkowo, słuchajcie, będziemy potrzebować przypraw. Łyżeczki kminu rzymskiego, łyżeczki oregano, łyżeczkę soli, łyżeczkę chili w proszku. Wojtek napisał, że daje dwie, ponieważ lubi ostre. Pół łyżeczki papryki wędzonej w proszku i co bardzo ważne, jedna łyżka, mam nadzieję, że nie łyżeczka, łyżka, Wojtek napisał, kakao. Więc to będziemy dodawać sobie jako przyprawy. Ja ogólnie zamiast jednej łyżeczki chili w proszku dam około pół łyżeczki chili w proszku i dam jeszcze trochę płatków chili, ponieważ mam też płatki chili, więc zrobię to pół na pół. Dobra, moi drodzy, do podsmażonego mięska dodajemy cebulę pokrojoną w kostkę. I przeciśnięty przez praskę czosnek. Czekamy teraz, aż nam zmięknie trochę cebula i będziemy zalewać wszystko pasatą i naszym bulionem oraz dodamy wszystkie wymienione przyprawy, czyli kmin rzymski, oregano, sól, chili, pół łyżeczki papryki wędzonej i tą łyżkę kakao. Wojtek napisał też, że możemy trochę dać pieprzu w zależności od tego, jak kto lubi, ale myślę, że to chili już da nam w sobie tą ostrość. Pieprzu nie trzeba będzie dodawać, ale jak kto lubi. Jeżeli uważacie, że chcecie dodać, to oczywiście możecie dodać. My czekamy, aż cebulka nam zmięknie i zalewamy wszystko pasatą i bulionem. Dobra, cebulka nam trochę zmiękła. Fajnie nam to przeszło też wszystko czosnkiem, więc będziemy wlewać teraz szklankę bulionu. I pół litra pasaty pomidorowej. Wymieszamy całość. Wojtek napisał, że jeżeli będzie za kwaśne, ponieważ w zależności od tego, jaką pasatę będziecie mieli, czy użyjecie świeżych pomidorów, bo też możecie też dodać odrobinę cukru. Dobra, wymieszaliśmy wszystko. I teraz cały miks przypraw, ja sobie nasypałem tutaj do miseczki, dajemy. Jest to naprawdę fascynujące, bo po raz pierwszy spotkałem się, żeby dać kakao. Dodania, które nie jest tak naprawdę deserem, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie smakowało. Dałem łyżkę, tak jak Wojtek napisał, mam nadzieję, że naprawdę się nie pomylił i że ma być to łyżka kakao.
Próbował będę dopiero na samym końcu. Jak już wrzucimy jeszcze fasolę białą i czerwoną. Tak, białą i czerwoną. I kukurydzę, więc będę to wtedy wszystko próbował. Wygląda jak na razie fajnie. Jest to też na pewno szybki przepis, tak jak wcześniejsze przepisy, więc też jest to na plus jak dla mnie, ponieważ jeżeli ktoś nie ma pomysłu na danie, cyk pyk, może sobie przygotować chili con carne. Myślę, że 15-20 minut i obiadek będzie gotowy jako zupka. Tak jak ja dzisiaj podam, czy tak jak Wojtek podaje w tortilli, dodając na przykład sałatę, pomidora, ogórka, zawija sobie to. Można, myślę, też dodać na spokojnie trochę sera żółtego, zapiec fajnie. Naprawdę, sztosik pomysł. Potem przejdziemy sobie do robienia chipsa. Pokażę Wam na szybko, jak zrobić taki chips. Nie jest to nic trudnego. I słuchajcie, będziemy próbować chili con carne od Wojtka. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Was na jego kanał, a także zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli podoba Wam się film, podobają się Wam przepisy, do zostawienia lajka. Wszystko razem posmażyło nam się z dobre 5-10 minutek, więc wrzucamy sobie kukurydzę i obydwie fasole. Wszystko razem wymieszamy. Myślę, że tak około 5 minutek, żeby razem się to wszystko podsmażyło, żeby wszystko było gorące. Moi drodzy, na patelni nam wszystko ładnie dochodzi, ładnie się podgrzewa, a my zajmiemy się chipsami z tortilli. Potrzebne nam będą i dla mnie akurat 3 placki z tortilli. Będziemy je sobie kroić w trójkąty. I przygotowałem sobie tutaj troszeczkę oleju. Użyłem ziół prowansalskich, czosnku granulowanego, papryki słodkiej, tak jak widzicie. Wymieszam wszystko i pokrojone te trójkąty z tortilli będziemy sobie delikatnie w tym maczać. Będziemy je kłaść na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i będziemy zapiekać przez około, myślę, 5 do 10 minut maksymalnie, żeby zrobiły nam się chrupiące i będziemy podawać razem z chili con carne. Słuchajcie, mamy wszystko razem. Zapomniałem Wam dodać na wierzch jeszcze. Ja sobie dałem keks śmietany kwaśnej. Myślę, że będzie idealne. Próbujemy, słuchajcie. Próbujemy wszystko razem. Pyszne. Nic dodać, nic ująć. Szybkie, smaczne, proste. Dziękuję jeszcze raz Wojtkowi za polecajkę i polecam Wam przygotować chili con carne według Wojtusia Ołkę. Trzymajcie się i cześć!